Legionella to bakteria wywołująca poważne kłopoty zdrowotne, mogące zakończyć się nawet śmiercią. Mikrob bytujący w wilgotnym i ciepłym środowisku, jeśli trafi do układu oddechowego człowieka, może wywołać ich ciężkie i zazwyczaj powikłane zapalenie płuc. Ofiarą zakażeń padła już spora grupa osób zamieszkujących na południu Polski. Są również ofiary śmiertelne zakażenia. Póki co na Suwalszczyźnie nie odnotowano żadnego tego typu incydentu, choć w latach ubiegłych zdarzało się, że wykrywano w wodzie wodociągowej obecność tej bakterii. Legionella nie przenosi się z człowieka na człowieka, zapewniają specjaliści i dodają, że najczęściej można zakazić się wdychając aerozol skażonej wody. Taka sytuacja ma na przykład miejsce podczas kąpieli pod natryskiem. Zakażenie może dać łagodne objawy, ale u osób w zaawansowanym wieku i u obciążonych innymi chorobami skutki mogą być tragiczne. Legionella rozwija się jednak nie tylko w wodociągowych rurach, może bytować nawet w klimatyzatorach, dlatego tak ważne jest również odpowiednie ich eksploatowanie. Warto zapobiegawczo dbać o własne bezpieczeństwo, dokonując regularnej dezynfekcji urządzeń takich jak klimatyzatory, czy osprzęt kąpielowy typu wylewki od kranów, czy słuchawki prysznicowe. Szczególnie należy pamiętać o tym, że dłuższe przerwy w korzystaniu z wodociągu mogą sprawić, że skażeniu ulegnie zalegająca w rurach woda. Dlatego po powrocie z urlopu warto otworzyć krany i przez kilka minut po prostu zlać ją do kanalizacji. Rezerwuarem bakterii może być również zbiornik, w którym samodzielnie podgrzewamy wodę użytkową. Tu jednak sprawa jest dość prosta. Wystarczy co pewien okres, choćby raz w miesiącu, podgrzać wodę do temperatury około 70 stopni i pozwolić jej pozostać w zbiorniku przez kilkadziesiąt minut. Woda w tej temperaturze zdezynfekuje również domową instalację wodociągową, jeśli przez nią przepłynie.